Billy Blazes, Wendy Waters, Jake Justice, Rocky Canyon, Arjen Flyer, Jack Hammer. Nieustraszeni ratownicy. Zapaleni skoczkowie. Gotów? Jasne. Kto teraz? Wystarczy, Billy. Lepiej zagrajmy mecz. Ciągle trenujemy tę szpanerską sztuczkę. To nie jest szpanerska sztuczka. Nazywa się wystrzałowy wyskok Billiego. To ćwiczenie ma poprawić naszą skoczność. O, a ja myślałam, że pomoże nam załapać się do cyrku. Podziwiajcie sławną trupę ratunkową. Twoja kolej, Mondralo. Park Narodowy Meteor. Tato, palenie jest ohydne. Proszę, wyrzuć papierosa. Nie powiedziałam za okno. Ognisko jest chyba trochę za duże. Freddy, wyluzuj, jest sam raz. Przedmieścia Youngsport. A może zostawisz dla mnie kilka pianek, co? Ciekawe, jak mnie do tego zmusisz. Za chwilę się przekonasz. Molly! Spójrz! Wynośmy się stąd! Ratunkowa stacja kosmiczna. Jest, Wendy! Wendy Zuch! Wendy Zuch! Ale numer! Witam was, ratownicy! Co się dzieje, szefie? No, nic takiego. Pożar w Parku Narodowym Meteor. Straż go ugasi. Ratownicy nie są potrzebni. Chciałbym jednak wysłać kogoś na rekonesans. Ja! Dobra, dzieciaki. Wendy, Jack, Rocky i Ariel w drogę. Czwórka i szóstka biegiem. Ruszać się, ruszać! Dawaj, dawaj, tutaj też prawo bardziej! Jak wam idzie, Don? A, to kaszka z mleczkiem. Powinniśmy się z tym uwinąć w ciągu godziny. Świetnie. Zależy mi, żeby turyści mieli gdzie wypoczywać. To nie groźny pożar. Ugasimy go raz, dwa. Ciekawe, kto zapruszył ogień. Molly, a jeśli nas nakryją? Przecież nikomu nie powiemy. A zresztą to był zwykły przypadek. Mamy kolejny pożar? Wybuchł w pobliżu miasta Youngsport, jakieś 20 kilometrów od parku. Zawiadom Billego. Gdy ogniska pożaru się połączą, będzie burza ogniowa. Burza ogniowa? A co to za dziwoląg? Burza ogniowa to potężna masa ognia, szybko niszcząca wszystko na swojej drodze. Nie damy rady jej opanować. Oby nie zaczął wiać silny wiatr. Chyba już pójdę. Jakby co, wezwijcie mnie. Dobra. Jeszcze jedną drabinę dajcie! Przeciwnicy tutaj mocy! Wiatr się spada! Zapowiadał się na dużo mniejszym oczem. Ten wiatr nie wróży nic dobrego. Chochlik. C-H-O-C-H-L-I-K. Brawo, skarbie. Bardzo ładnie literujesz. Soniu, zgłoś się. Jestem tu, Joe. Słuchaj uważnie. Zapalił się las przy Sowiej Przełęczy. To daleko, ale ogień kieruje się w waszą stronę. Spakujcie się i przyjedźcie zaraz do schroniska. Już jedziemy. Słyszałaś, tatę. Nic nam nie grozi, ale na wszelki wypadek opuścimy leśniczówkę. Och, zgoda. Chodź, Suniu, spakujemy ci kosteczki. Park Narodowy Meteor. Co jest grane? Boicie się wichury? Diane, chodź już. Możemy zabrać tylko niezbędne rzeczy. Twój domek dla lalek musi tu zostać. No trudno. Co jest, Suniu? Billy,
szykuje się prawdziwa burza ogniowa. Alarm pierwszego stopnia. Wkraczacie do akcji. System, namierz sama Sparksa, Halakoptera i Alapaina. Obiekty zlokalizowane. Ruszamy. Pożar jest coraz większy. Czy oni ugaszą ogień? Jasne, to są strażacy, specy od pożarów. Brady! Ratunku! Nie, sami damy sobie radę. Jak tu przyjdą, odkryją, że to my zapruszyliśmy ogień. Chyba nie o to ci chodzi. Jeżeli rozpęta się burza ogniowa, będziemy mieć do czynienia z pożarem stulecia. Powstanie ściana ognia, która zmiecie wszystko, co spotka na swej drodze. Kiedy zaczynamy? Natychmiast. Użyjemy wszelkich środków. Węży pożarowych i hydronetek. Skokochronów oraz tłumic. Może być gorąco. Nie widziałem takich płomieni odkąd... Nie. W życiu nie widziałem takich płomieni. Wzywam grupę ratunkową. Słyszycie mnie? Zgłasza się Ariel Flyer. Odbiór. Mówi strażnik Bell. Moja żona i córka miały przyjechać do schroniska, ale jeszcze ich tu nie ma. Były w leśniczówce, sektor D12. Już to zlokalizowałam. Zaraz tam będziemy. Włączyć armatki wodne. Pełna moc. No to damy czaru! Zbliżamy się do leśniczówki. Gotowi do skoku? Gotowi. Masz jakieś wątpliwości? Och, nie! Grawitacja zawsze cię uziemi, brachu. Dzięki. O rany. Odejdźcie od samochodu! Musimy was ewakuować. Sunia! Daję! Nie! Stój! Zostań, ja pójdę. Od ładnych paru lat nie latałem takim gruchotem. Nieźle sobie radzisz. Serio. Pochwalisz mnie, kiedy dolecimy na miejsce. Co tam robisz? Odpalam fragment lasu. Tworzę przeciwpożar. Jest teoria, że gdy dwa pożary się spotkają i wypalą wszystko wokół, ogień sam wygaśnie. A jeżeli twoja teoria się nie sprawdzi? Wpakujemy się w niezłą kawałę. Namierzyłem rowerzystkę. Zrzucimy jej linę? Nie, płomienie są za wysokie na taką akcję. Ty polecisz zatankować wodę, a ja zajmę się dziewczyną. Aha, jasna sprawa. Na pomoc! Tutaj! Przyjacielu, zostaw ogień strażakom i leć ze mną. Nie mogę! Przecież to mój dom! Widzę, że nie pozostawiasz mi wyboru. Przykro mi, stary. To było konieczne. Sunia! Zabierzcie ją stamtąd, błagam! Leci! Ostrożnie! Jestem Billy i wyprowadzę cię stąd. Przedstawisz się? Na imię mi Karen. No cóż, Karen, ogień nadchodzi z gór, a ty jechałaś w jego stronę. Chodźmy do jeziora. To chyba jedyne bezpieczne miejsce. Ale koszmar! No i stało się. Mamy burzę ogniową.
jak narodowy meteor. Wchodzimy! Diane! Diane! Odezwij się! Tu jej nie ma! Rocky, sprawdź tutaj! Diane, musimy stąd prędko wiać. Nie chcę, nie mogę. Wiem, że się boisz, ale jeśli zbierzemy całą naszą odwagę, wyjdziemy stąd bez trudu. Gotowa? Proszę, załóż to. Zuch, dziewczyna! Pryskamy! O nie! Wendy, jesteś tam? Zgłoś się! Ariel, nie przedrzemy się przez ogień! Skończę tankować wodę i już po was lecę! Głowa do góry. Za chwilkę nam pomogą. Cel w zasięgu. Spuścić wodę ze zbiornika. Panie Bell, tu mówi Wendy Waters. Pańska żona i córka są całe i zaraz u pana będą. Zrozumiał pan? Zrozumiałem, dzięki. No dalej, zgaśnij. Al, zrzucaj tę bombę wodną. Doleciałem. Jestem w strefie. Jestem w strefie! Nie liczy się styl, bracie, tylko efekt końcowy. Ratunku! Proszę nam pomóc! Prędko! Ratunku! Tylko rozpaliliśmy ognisko. Ten pożar nie wybuchł przez nas. Pogadamy o tym, kiedy stąd wyjdziemy. Proszę, włóżcie maski. No nieźle. Bez nerwów, ja coś wymyślę. Już wiem. Zaczekaj! O! Nie tak prędko. Mówiłeś, że ogień idzie od strony gór. Cóż, wielkie pożary bywają kapryśne jak kobiety. Hal, mówi Billy, utknąłem z dziewczyną na polanie. Odstawię pasażera i przylecę po was. Szukaj ogromnego pieczonego ziemniaka. Już mi cieknie ślinka, szefie. O, tu jesteście. Witam na moim pokładzie. Czy chce pani siedzieć przy oknie? Ale co się stanie z Billim? Nie przejmuj się! Dotrę ścieżką do jeziora! Mówi Billy, otoczyła mnie ściana ognia. Nie widzę szans ucieczki. Spójrz, te pisklęta też potrzebują pomocy. Zajmę się nimi, jak tylko odstawię ciebie na miejsce. Wendy do Billiego. Mam twój namiar i wysyłam Ariel, żeby cię stamtąd wyciągnęła. Odwołaj ją, poradzę sobie. Spróbuję się przedrzeć. Przekaż Ariel, że musi uratować miasto. To jest nasz priorytet. Ale Billy, ja nie mogę... Wykonaj rozkaz, bez dyskusji. Masz, trzymaj. Nie zostawię go na pastwę ognia. Roger, przejrzyjmy jeszcze raz dokładnie mapę okolic. Na pewno musieliśmy coś przeoczyć. System, wyświetl mapy terenu. Powiesz strażakom, że to my zaprószyliśmy ogień? Nie, ja tego nie zrobię, synu. Tylko wy. Ale najpierw się stąd wydostaniemy. O! Trzymaj się, mała! A teraz popatrzcie i zapamiętajcie ten widok do końca życia.
Musimy go wyciągnąć, zanim wybuchnie bak z benzyną. Mamy problem. Nie umiemy latać. Wystrzałowy wyskok Bilego! Na trzy! Raz, dwa, trzy! To było niezłe. Drobiazg. Dzięki, stary. Wal prosto do jeziora. Tylko tam będziemy bezpieczni. Wendy, zgłoś się. Tu Billy. Jaką macie sytuację? Nie jest najlepiej, szefie. Trzymamy się, ale przydałoby się jakieś wsparcie. Raczej na to nie liczcie. Jeśli za godzinę nic się nie zmieni. Wracajcie do bazy. Chyba będziemy musieli przerwać całą akcję. Bez odbioru. My nigdy się nie poddajemy. Nic nie słyszałam o poddawaniu się, a ty, Jack? Nic a nic. Papiernia też odpada. Zakłady lodziarskie? To jest myśl. W czym przewozi się lody? W suchym lodzie, a co? Haha, Billy, mam szalony pomysł. Leć prędko do zakładów lodziarskich i zabierz cały zapas suchego lodu. A ty, Al? Załatwione, suchy lód dostarczony. Świetnie, Al. Teraz twoja kolej. Popiszesz się lataniem precyzyjnym. Dlaczego ja? Dlaczego ja? Wyjaśnisz nam to jeszcze raz? Śmigłowiec wytwarza wir powietrzny, a lód gwałtownie obniża temperaturę. No i proszę, mamy śliczne tornado własnej roboty. Imponujące. Podobny eksperyment przeprowadziłem już w ogólniaku, ale to był nie wypał. Nasz Belfer postawił mi pałę. Bardzo podniosłeś mnie na duchu. To łatwizna. Spoko. Ha, jestem w strefie. Udało się! Mówi Roger, przełącz śmigłowiec na turbonapęd. No to będzie obciach. Ale odlot! Co to u licha? Tornado? I znowu sukces! Ekstra! Uratowałeś je? Zobacz, całe i zdrowe. Dzięki, jesteś wspaniały. Wasi rodzice już jadą. Nie martwcie się. Na pewno będą na nas bardzo wściekli. Dziwisz się im? Ale będą również bardzo szczęśliwi, że mają się na kogo złościć. Źle zrobiliśmy. Przepraszam. Wszystko się spaliło. Mój pokój. Domek dla lalek. Przyściutko. To rzeczywiście smutne, ale pomyśl, że ty jednak żyjesz. Właśnie to się liczy. Przecież jest wiele domów dla lalek, ale ty jesteś tylko jedna. Masz rację. Dziękuję. Udało nam się. Wygraliśmy z żywiołem. Czy ktoś w to wątpił? Hej, Rocky, wiesz, że to ludzie najczęściej wywołują pożary w lasach? Jasne. Dlatego rozpalając ognisko w lesie, trzeba bardzo uważać. Wybierzcie miejsce z dala od drzew, a przed odejściem sprawdźcie, czy ogień jest wygaszony. A kiedy zauważycie, że ktoś wyrzuca niedopałek, krzyknijcie na niego jak ja. Las nie jest popielniczką. I nigdy nie wchodźcie do lasu, jeśli widzicie znaki informujące was o zagrożeniu pożarowym. Wiecie, że z ogniem nie ma żartów. No. Myślcie jak ratownicy, a będzie dobrze. Wersja polska Masterfilm na zlecenie Minimaxa. Reżyseria Ewa Kania. Dialogi Dorota Filipek-Załęska. Dźwięk Urszula Ziarkiewicz. Montaż Agnieszka Kołodziejczyk. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Wystąpili
Wojciech Machnicki, Agnieszka Kunikowska, Zbigniew Suszyński, Tomasz Marzecki, Krystyna Kozanecka, Włodzimierz Pres, Dariusz Odija, Zbigniew Konopka, Artur Kaczmarski, Tomasz Kozłowicz, Janusz Zadura, Jerzy Dominik, Kinga Tabor, Jakub Truszczyński, Aleksandra Rojewska, Agata Gawrońska-Bauman, Joanna Wasilka i inni.